Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. A ja przychodzę już do kolejnego materiału, w którym opowiem Wam jeszcze o. Majówce, bo do tej pory mówiliśmy o sytuacji, jaka będzie do majówki, czyli ten wzrost temperatur, który jest widoczny. Natomiast zobaczymy, jak wyglądają wyliczenia modeli numerycznych na tą chwilę na majówkę. Zacznijmy jeszcze od tej zorzy, która w ostatnich nocach się pojawiła. Bardzo piękna zorza, oczywiście okolice Leżajska. Kto mógł, to robił naprawdę bardzo fajne zdjęcia i tu gratuluję zdobyczy. W sobotę przede wszystkim występowała konwekcja. Konwekcja w wielu miejscach Polski, która jest bardzo malownicza, więc ktoś kto miał aparat na pewno mógł fajne zdjęcia zrobić. Jeszcze jak mamy dodatkowo rzepak, to jest coś pięknego. Chmury Cumulus Congestus, Cumulonimbus również fantastyczne smugi. Po prostu, jak się wejdzie na stronę chociażby obserwatorzy.info, to możecie bardzo fajne raporty znaleźć. Natomiast, jeśli chodzi o temperatury, to no, powiem Wam szczerze, w ostatnich nocach nie jest zbyt przyjemnie. Są oczywiście noce, gdzie te temperatury delikatnie nam podskakują do 4 bądź 5 stopni Celsjusza, ale wiele osób mierzy się na razie z przymrozkami. Te przymrozki jeszcze będą, oczywiście, przez kilka dni a to za sprawą właśnie chłodnego powietrza, które z północy cały czas spływa do Europy, ale jeżeli zobaczymy sobie na chociażby tą, to zdjęcie satelitarne, to możemy zauważyć taką literę U. Ja Wam zaraz wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. Chodzi tutaj o prądy strumieniowe, które kształtują nam ten obszar właśnie, gdzie to chłodne powietrze spływa, bo tutaj jet stream, czyli te prądy strumieniowe mają bardzo, bardzo duże znaczenie w nim, ale to za chwilę. Zobaczcie. Widzimy właśnie dokładnie na tym obszarze spływ tej chłodnej masy powietrza, a niże, które przemieszczają się nad Polską, jeszcze bardziej spowodują, powodują, że to powietrze spływa. Zerknijmy sobie na mapę przygotowaną przez Scotta Duncana. W sumie dwie mapy. I tu doskonale możemy zobaczyć, o co chodzi. Mamy wiatr na wysokości 500 hektopaskali i to jest właśnie ten jet stream, czyli prąd strumieniowy. Mamy obszary tego prądu, gdzie napływa bardzo ciepłe powietrze, w tym wypadku jest to chociażby Ocean Atlantycki, no i mamy tutaj zafalowania, gdzie zapływa bardzo chłodne powietrze i tu jest przede wszystkim Europa Środkowa. No niestety jesteśmy w tym obszarze, gdzie ten chłodny spływ powietrza następuje. Zerknijmy sobie, jak to wygląda jeszcze na drugiej mapie. Zobaczcie, jaka ładna korelacja między tymi mapami. No i mamy. Bardzo chłodny spływ powietrza u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, zaciągnięcie ciepłej masy powietrza nad Oceanem Atlantyckim, no i znów tutaj spływ chłodnej masy powietrza aż do okolic północnej Afryki. No, niestety musimy z tym powalczyć, no ale na początku kilka te słów o pogodzie jeszcze na. Niedzielę. Jeśli chodzi o niedzielę, no to tutaj przede wszystkim będziemy mieli wypadowywującą się strefę opadową, będziemy na obrzeżu ośrodków wysokiego ciśnienia znajdujących się na północ i na północny zachód od naszych granic oraz ośrodka niskiego ciśnienia, który wędruje z południa z Morza Czarnego w kierunku z wschodnich granic Białorusi, to będzie powodowało u nas jeszcze opady. Te opady niezbyt silne, ale mogą się pojawić, no i przede wszystkim bardzo niskie temperatury. Te niskie temperatury będą praktycznie w nocy dominować nad całą Europą Wschodnią oraz Europą Środkową. Cały czas wrota tych arktycznych, jak to niektóre media mówią, zostały otwarte i te wrota będą nadal otwarte. Ciepło jest daleko poza naszymi granicami. W niedzielę poranne opady śniegu, które przede wszystkim w województwie małopolskim, w województwie mazowieckim będą występowały, zaczną zmieniać się w opady deszczu ze śniegiem, następnie deszczu, a cała ta strefa wypadowywując się będzie przemieszczała się w kierunku województwa łódzkiego, województwa. Śląskiego, ponieważ z zachodu, z znaczy zachodu, ze wschodu będzie zbliżał się niż, który do nas powinien praktycznie nie dotrzeć, ewentualnie musnąć naszą suwerszczyznę. No i w dzień po chłodnym poranku temperatury dosyć szybko wzrosną, ale nie za bardzo, bo do 6 bądź 8 stopni Celsjusza. Jedynie krańce południowo-wschodnie z troszeczkę wyższą. Temperaturą tam 12 do 13 stopni Celsjusza i wiatr troszkę słabszy nad morzem i w Województwie zachodniopomorskim tam do 40 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. Moi drodzy, Pogoda na majówkę. Zerknijmy sobie, co tutaj widać z majówką. W ostatnim materiale mówiłem Wam, że będą dni przede wszystkim od 24 i 27, kiedy temperatury zaczną nam rosnąć, i tak też będzie. Wszystkie modele numeryczne zgodnie widzą wzrost tych temperatur: jedne widzą bardziej, drugie widzą mniej. Na razie główne wyliczenia mamy do 30, więc jesteśmy u majówki, ale raczej mało prawdopodobne, żeby nagle nastąpił maksymalny krach do bardzo niskich wartości. Więc... Więc trend rosnący jest cały czas zachowany. Również widzimy 14-dniową kalkulację z Meteologix i również widzimy już tutaj majówkę i widzimy tutaj również te temperatury dosyć przyjemne, dosyć wysokie, muskające nawet 20 stopni Celsjusza, uśrednione z całkiem ładną pogodą. Jak będzie z tą ładną pogodą, to zobaczymy. Ale w modelu GFS, chociażby tutaj dla Wrocławia, widzimy dosyć dużo opadów deszczu jeszcze 24-25 grudnia, 25 kwietnia, ale już tutaj w ten okres majówkowy szansa na te opady jest zdecydowanie mniejsza, więc coraz więcej też szans na tą całkiem ładną pogodę. Zacznijmy od 27 kwietnia, bo to jest taki bardzo ważny wyznacznik tego, co będzie działo się w majówkę. Przede wszystkim musi zmienić się sytuacja baryczna, ponieważ ta, która jest teraz faworyzuje spływ chłodnych mas powietrza. Bardzo duża szansa jest na to, bardzo, bardzo duża szansa jest na to, że wyż odpuści. wyż, który znajduje, znajduje, znajdował się i będzie znajdował się do 27 nad Oceanem Atlantyckim, on odpuści i tutaj zacznie tworzyć się niż, dosyć głęboki niż. Jego cyrkulacja zacznie pchać ciepłe powietrze z południa w kierunku chociażby Europy Zachodniej, Centralnej, po części też wschodniej. Natomiast po wschodniej stronie, czyli gdzieś tutaj na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, będziemy mieli wyż. Ten wyż, również jego odwrotna cyrkulacja zacznie pchać cieplejsze powietrze z południa w kierunku północnym. Chłód zostanie daleko za nami. Znaczy daleko nad nami, natomiast z południa to ciepłe powietrze zacznie coraz żwawiej płynąć w kierunku Polski południowej, centralnej i Polski wschodniej. I to jest pierwszy ważny etap. Drugi etap to już 1 maja. Jeśli chodzi o 1 maja, no to tutaj sytuacja troszeczkę. Według wyliczenia modelu ECMWF się zmieni, ale niże nadal będą nad Oceanem Atlantyckim, będą się znajdowały. Wyże natomiast będą tutaj okupowały w cudzysłowie Europę: od Morza Śródziemnego po Europę Centralną i Europę Północną wschodnią. Ta sytuacja spowoduje bardzo już taki ładny napływ ciepłego, ciepłych mas powietrza. Cyrkulacja niżu oraz cyrkulacja taka delikatna tych wyżów spowoduje, że będzie całkiem ciepło, również w Polsce. Według modelu ECMWF w Polsce temperatury mogą osiągnąć 1 maja na tą chwilę 20 stopni Celsjusza. Polska zachodnia, polska centralna i wschodnia 18 do 20 stopni Celsjusza. Celsjusza. Wygląda to naprawdę obiecująco. 2 maja z temperaturami jeszcze wyższymi 23 stopnie Celsjusza w Polsce zachodniej według tych wyliczeń. Oczywiście to są nadal jeszcze wyliczenia. W Polsce wschodniej troszeczkę chłodniej, ale również 18, 19 do 20 stopni Celsjusza. No i 3 maja, również bardzo ciepły na zachodzie, nawet do 25 stopni Celsjusza, na wschodzie chłodniej, ale nadal powyżej 20 stopni Celsjusza. Tak byśmy chcieli, raczej wydaje mi się, że tak. Naprawdę wygląda to bardzo interesująco. Sprawdźmy sobie drugi model, model GFS. W przypadku modelu GFS sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ tu w wyrze. Dominują nad północą Europy oraz nad zachodem, czyli tutaj nad Oceanem Atlantyckim przede wszystkim. Niżej natomiast, według tego modelu, dominowałyby nad Morzem Czarnym oraz po części nad Europą Środkową. Wyliczenia zgoła inne jak model ECMWF. Dlatego, jeżeli ktoś wam w jakichś mediach powie, że pogoda na Majówkę będzie taka i taka, i jest to pewne, no to nie do końca, bo tu się jeszcze może trochę zmienić, ale zobaczcie, że ten scenariusz również faworyzuje napływ ciepłych mas powietrza, tylko że moim osobistym zdaniem ten scenariusz jest mniej prawdopodobny, dlatego ponieważ mamy bardzo mocny kontrast temperaturowy. Gdyby to się wydarzyło, mielibyśmy... No, burzową majówkę. Powiem szczerze, że ja osobiście bym chętnie jeździł z łozorem do pasa za tymi burzami, bo w sumie już kwiecień bez burz to tak średnio, ale wydaje mi się, że to jest raczej mało prawdopodobne. Ta cyrkulacja niżej zaciągałaby tą ciepłą masę powietrza, między innymi nad Polskę natomiast od zachodu napływałoby chłodniejsze powietrze. To by powodowało, że nad Polską północną, centralną, zachodnią temperatury mogłyby osiągnąć 23 do 24 stopni. Celsjusza, natomiast na południe od nas i na zachodzie temperatury by oscylowały na poziomie od 7 do 10 do 12 stopni Celsjusza. Jak dla mnie mało prawdopodobne na tą chwilę, natomiast może i tak się stać. Zobaczcie, 2 maja to już byśmy mieli wypieranie tej ciepłej masy powietrza, tą chłodniejszą z zachodu i południowego zachodu i tu już chłodniej, ale nadal 16 do 18 stopni Celsjusza. No i 3 maja według modelu GFS zdecydowanie chłodniej, od 12 do 14 stopni Celsjusza. A więc mamy dwa wyliczenia: modelu GFS, który pokazuje nam na początku bardzo wysokie temperatury, ale potem 2-3 maja spadek temperatur, i model CMWF, który pokazuje nam wzrost temperatur z dnia na dzień. Sytuacja związana z tymi modelami będzie nam się normowała w kolejnych dniach 26 i 27 będziemy dokładniej widzieli Będziemy dokładnie wiedzieli, co się będzie działo, ponieważ zobaczymy, czy utworzy się ten niż nad Wyspami Brytyjskimi, a wyż nad Rosją. Wtedy, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce, będzie to już praktycznie e, graniczące z pewnością, że pogoda będzie elegancka. W każdym razie, czy ten scenariusz, czy ten, na pewno temperatury pójdą do góry i będą zdecydowanie przyjemniejsze niż to, co jest teraz. Dzięki Wam moi drodzy za to, że byliście z tym materiałem. Zapraszam do strony obserwatorzy.info oraz do aplikacji Monitor Bush. Można ją zainstalować na iPhone'ie bądź na telefonie z Androidem. No i możecie zasubskry zasub zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z konkretnymi źródłami pogodowymi i takimi, które nie klikbajtują. No.